satanizm LaVeya jako alternatywa dla współczesnej myśli chrześcijańskiej. Prezentujący Mateusz Gańczarek grał. No i zapraszam do odsłuchu. Proszę bardzo. Ja myślę, że przede wszystkim powinienem zacząć od przeproszenia wszystkich za celowe wprowadzenie w błąd z bibliografią. Chodziło tylko i wyłącznie o wywołanie zamieszania tak naprawdę, więc teraz chciałbym puścić, że tak powiem, właściwą bibliografię, jeśli Mikołaj tutaj wspomoże. Daleki jestem też od stawiania jakichkolwiek tez. Chodzi mi wyłącznie o przedstawienie, że tak powiem, innej opcji. Ze względu na wrodzoną miłość do pluralizmu, zarówno w warstwie politycznej, jak i światopoglądowej tak naprawdę. Satanizm lawejański w zasadzie bywa nazywany ateistycznym. Ja osobiście byłbym daleki od nazwania go ateistycznym. Bardziej jest to nurt antyteistyczny tak naprawdę. Ateizm z definicji nie przejmuje się kwestią istnienia Boga, natomiast w przypadku satanizmu mamy otwartą negację tak naprawdę. LaVey wbrew pozorom bardzo wiele uwagi poświęcał problematyce Boga. Nawet w swojej sztandarowej księdze pod tytułem Biblia Szatana zawiera takie zdanie, że jeżeli Bóg jest chory, to lepiej, żeby wyzdrowiał. Więc z jednej strony człowiek neguje istnienie Boga, a z drugiej strony całość, jak w zasadzie cała filozofia Fryderyka Nietzschego, na której dość mocno zasadza się satanizm, jest do bólu chrześcijańska tak naprawdę. W pewnych fundamentalnych kwestiach to się różni, natomiast czerpie z tego pełnymi garściami. Mało tego, jak słusznie zauważył Michał Płóciennik, gdyby nie... Gdyby nie istniało chrześcijaństwo, nie zaistniałby satanizm tak naprawdę. Więc tutaj wkład chrześcijaństwa również jakiś mamy. Mało tego, LaVey nie neguje chrześcijaństwa całkowicie. Uważa natomiast, że w dzisiejszych czasach trochę się już, że tak powiem, myśl chrześcijańska zużyła. Wychodzi z takiego założenia, że jednak poszliśmy już tak daleko, zarówno w kontekście naukowym, jak i społecznym, że warto by zastanowić się nad zastąpieniem starych reguł nowymi. To jest jedyne, co on proponuje. Problem w tym, że... Przepraszam. Problem w tym, że wszystkie te jego nowe zasady były znane już w starożytnej Grecji, a przynajmniej większość z nich, więc tak naprawdę jest to bardzo mało odkrywcze. Niemniej jednak dość ciekawe. Samo powstanie tego nurtu w zasadzie można by chyba uznać za formę mniej lub bardziej, zależy od punktu widzenia, śmiesznego żartu, gdzie powstało to przecież w Stanach Zjednoczonych za taką oficjalną datę, uznaje się noc Walpurgi w 1966. Wybór daty też nie był przypadkowy. Dla niego, dla LaVeya, całe jego życie tak naprawdę to był jeden wielki występ. To było jego przedstawienie, w którym on był reżyserem, scenarzystą i głównym aktorem. Tam chodziło tylko i wyłącznie o wywołanie w społeczeństwie bardzo konkretnej reakcji. Być może chodziło trochę, żeby zaszokować, trochę wywołać jakiś gniew, ale przede wszystkim można założyć do pewnego stopnia, że chodziło o jakby skonfrontowanie takich, wydawałoby się nam, fundamentalnych zasad z rzeczywistością. Jakby postawić się absolutnie głównemu nurtowi po to, żeby skłonić ludzi do jakiejś refleksji. Trudno w zasadzie tutaj mówić o jakichkolwiek pewnikach, bo w zasadzie jedyny pewnik jest taki, że Anton Szandor LaVey faktycznie żył i w zasadzie na tym lista pewników się kończy. Z całego jego życia mamy może 5-6 informacji, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że faktycznie zaistniały. I myślę, że sposób, w jaki Anton swoją wizję, że tak powiem, wprowadzał w świat realny, zawdzięcza temu, że w wieku 16 lat pracował w cyrku jako treser dzikich kotów. I tam załapał bakcyla do przedstawień. Zrobić widowisko, wywołać w ludziach szok, niedowierzanie, czasami oburzenie, nawet posuwałbym się do stwierdzenia, że chodziło mu o obrzydzenie do pewnego stopnia. Fiksacja na że tak powiem, tle cielesności, jawne szyderstwo wymierzone w chrześcijaństwo, które ma formę dość pruderyjną tak naprawdę. LaVey posuwał się nawet do nazywania całej braci chrześcijańskiej po prostu bandą bigotów, którzy zaprzeczają temu, kim są naprawdę. LaVey
głęboko wierzył, że nie ma tak radykalnej różnicy między ludźmi a zwierzętami, jak ma to miejsce w kultach abrahamicznych. Dla niego człowiek to jest takie trochę lepiej wychowane zwierzę, ale nadal jakby jesteśmy na poziomie psa, kierują nam dokładnie te same instynkty i powinniśmy im ulegać. Myślę, że było to przede wszystkim umotywowane wychowaniem w dość konserwatywnym społeczeństwie. Jako dzieciak chciał się postawić i no niektórzy z buntu wyrastają, a inni trwają w nim do końca życia. I myślę, że tutaj poszło to w ten deseń. Natomiast jeśli chodzi o zaplecze filozoficzne, to jest dość ciekawe, ponieważ Lawej, z tego co wiadomo, formalnie żadnego wykształcenia jakiegoś konkretnego nie odebrał, a jednak było nie było, dość oczytanym człowiekiem był, że tak powiem. I w zasadzie cały satanizm lawejański zasadza się na obiektywizmie stworzonym przez Ayn Rand. Jest to kult jednostki, tylko że kult samego siebie. Bądź swoim własnym Bogiem. To jest takie satanistyczne credo, które w zasadzie sformułowała już Ayn Rand. Że tak naprawdę każdy z nas funkcjonuje w jakimś tam społeczeństwie, w jakimś kontekście społecznym, ale nadal każdy z nas jest cholernym egoistą. Działamy tylko i wyłącznie na bazie własnych potrzeb i na bazie osiągania przez nas własnych, prywatnych korzyści. Świetnie tutaj opisuje to zdanie, które wypowiedział na kartach swojego traktatu David Hume. Nie jest sprzecznym z rozumem przedkładać zniszczenie świata nad skaleczenie mojego palca. I w zasadzie tym zdaniem można podsumować całą doktrynę, w cudzysłowie, mocnym cudzysłowie, Laveya. Generalnie niech sobie świat spłonie, byleby mnie było dobrze. Jednostka ma dbać o swoje potrzeby. Mało tego, ma moralne prawo dbać o swoje potrzeby i posunąć się praktycznie w sposób mocno nieograniczony do tego, by te korzyści osiągać, nawet w sposób, że tak powiem, nieuczciwy, jeżeli znajdzie jakąś tam możliwość. Natomiast Lawej doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować w świecie bez zasad, bo wtedy mamy to, o czym pisał Hobbes. Wojnę wszystkich ze wszystkimi. To jest, nie da się w takich warunkach ani stworzyć społeczeństwa, ani utrzymać istnienia społeczeństwa jako takiego. Więc w zasadzie on tłumaczył to w ten sposób, że nie jest potrzebna ta wyższa instancja do tego, by wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Czyli tutaj mamy w domyśle postać Boga, że ona jest zbędnym elementem. Z tego względu, że jeśli podchodzimy do świata w sposób skrajnie egoistyczny, to doskonale wiemy, co jest dla nas dobre, a co nie. Dobre jest to, co przynosi nam jakąś korzyść, a złe jest to, co tej korzyści nam nie przynosi. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o działanie akcja-reakcja, że ja robię coś i natychmiast mam jakąś korzyść albo natychmiast dostaję w łeb, tylko chodzi również o efekty długofalowe. Lawej bardzo mocny nacisk kładł na myślenie o konsekwencjach. Że przede wszystkim podstawowy obowiązek jakby, jaki człowiek ma, to myśleć w kategoriach egoistycznych oczywiście, o konsekwencjach swoich działań. Czyli tutaj satanizm dość mocno potępia morderstwo dla przyjemności na przykład, czy nie wiem, gwałt, kradzież, cokolwiek. Z tego względu, że w krótkiej perspektywie, na zasadzie akcja-reakcja, to się może nam opłacać. Mamy chwilę frajdy, czy nie wiem, jakąś korzyść z kradzieży. Natomiast w dłuższej perspektywie grozi nam, nie wiem, zależnie od czasów, na przykład kastracja, nie wiem, obcięcie ręki, kara śmierci, a w najlepszym wypadku więzienie. Więc z tego punktu widzenia, czysto egoistycznego, to się po prostu nie opłaca. Bo po co ja mam osiągnąć jakąś chwilową korzyść, skoro ta właśnie chwilowa korzyść będzie mnie kosztowała x lat cierpienia. Dla Laveya to była skrajna głupota. Jednym z w ogóle z grzechów, też w cudzysłowie należy wziąć to słowo, u Laveya jest właśnie głupota. Czyli brak myślenia o konsekwencjach swoich czynów. Bo mimo wszystko, tak na logikę to biorąc, większość z nas funkcjonuje w społeczeństwie. Niektórzy gdzieś na obrzeżach, niektórzy całkiem są istotami społecznymi, natomiast no, nie da się uciec od społeczeństwa, na pewno już nie w tych czasach, gdzie jesteśmy, że tak powiem, czy w świecie realnym, czy wirtualnym, nadal jesteśmy częścią jakiejś tam społeczności i w ramach tej społeczności musimy funkcjonować. Czyli należy funkcjonować tak, żeby mnie było dobrze,
i nie doprowadzić do sytuacji, w której ktoś inny będzie zmuszony i według Laveya będzie miał moralne prawo zrobić mi krzywdę, ponieważ ja zrobiłem krzywdę jemu. Dokładnie, Lavey tutaj opiera się dość mocno na Starym Testamencie. Dla niego koncepcja nadstawiania drugiego policzka to jest przejaw słabości i głupoty. On uważa, że jeżeli ktoś krzywdzi ciebie, to masz prawo oddać mu dwa razy mocniej. Znaczy, dla mnie jest to trochę zaburzenie jednak mimo wszystko współmierności reakcji do bodźca, tak naprawdę. Bo jeśli ktoś na przykład, nie wiem, mnie uderzy w twarz, to zgodnie z tą logiką oddać mu dwa razy mocniej mam prawo, nie wiem, strzelić go w twarz, ale młotem na przykład. Jeszcze raz. Nie dyskutujemy na razie. Niech Mateusz leci z tematem. Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi właśnie o reakcje, które może wywoływać satanizm, wymagają naprawdę nieziemskiego talentu do myślenia. Bo jeżeli ktoś weźmie wszystkie te nakazy satanistyczne ultradosłownie, to mamy przepis, w zasadzie krótki przepis, jak stworzyć psychopatę, który będzie biegał z młotem i walił wszystkich dookoła bez ładu i składu za mniej lub bardziej wyimaginowane krzywdy. Bo tak naprawdę każdy z nas w pewien sposób może się czuć skrzywdzony przez społeczeństwo. Albo, nie wiem, sąsiad ma lepszy samochód, albo coś tam. To również jest jakieś tam poczucie krzywdy w pewien sposób, że dlaczego nie wiem, Kowalski wygrał w Totka, a dlaczego nie ja? I wtedy, jeśli ktoś by chciał się dosłownie trzymać zasad postępowania satanisty, to tak naprawdę musiałby bardzo szybko zostać, że tak powiem, albo poddany eksterminacji, albo w najlepszym razie izolacji, bo to jest człowiek, który zupełnie nie myśli o tym, co robi. Tam nie ma miejsca na analizę, tam jest bodziec, jest reakcja, jak u dzikiego zwierzęcia. Tam nie ma tej fazy zastanawiania się, czy faktycznie ta krzywda jest krzywdą, czy tylko mnie się wydaje, że ona tą krzywdą jest. Bo w większości przypadków, jakbyśmy tak przemyśleli tego rodzaju sytuacje, których, no, nie czarujmy się, jest na pęczki, że ludzie reagują niewspółmiernie do bodźca i odpowiadają skrajną agresją, to wtedy okazuje się, że jednak mamy do czynienia nie z człowiekiem racjonalnie myślącym, tylko z kimś w zasadzie na poziomie psa chorego na wściekliznę. Bo nawet pies, który jest zdrowy, jeśli uzna, że nie ma powodu do agresji, nie będzie tej agresji wykazywał. A my jednak, no, po coś mamy mózg. To jest takie chyba powiedzonko, które Lavey'owi mimo wszystko przyświecało, że po coś mamy ten mózg i odpowiedzią na to pytanie po co, myślę, że było racjonalne działanie. Racjonalne działanie w świecie, tak żebyśmy osiągali maksimum korzyści przy minimalizowaniu poziomu nieszczęścia. Czyli w zasadzie tutaj mamy dość mocne odwołanie do Epikura i tego rozróżnienia na przyjemności pozytywne i negatywne. Że pewne rzeczy przynoszą nam przyjemność tu i teraz, ale w konsekwencji doprowadzą nas do takiego cierpienia, że w zasadzie nie będziemy w stanie z tym cierpieniem funkcjonować. Dla Lavey'a podjęcie takiej działalności byłoby głupotą. Przede wszystkim opiera się tutaj też Lavey w kontekście społecznym, że tak powiem. Można wysnuć, że opiera się w pewien sposób na tym, co powiedział John Stuart Mill. Ludzkość zyskuje więcej, pozwalając żyć każdemu wedle jego upodobania, niż zmuszając każdego, by żył wedle upodobania pozostałych. Ta cnota egoizmu u Ayn Rand to jest właśnie to. Dać każdemu wolną rękę, ustalamy jakiś zbiór odgórnych zasad, ale w zasadzie jedyną podstawową zasadą, jaką wprowadzamy, jest używanie rozsądku, swojego rozumu w każdej możliwej sytuacji. Bo jeżeli ktoś odmawia używania tego cudownego narzędzia, to wtedy stwarza po pierwsze problem nie tylko dla siebie, ale dla całej społeczności, bo człowiek, który nie myśli, no prędzej czy później podejmie działalność, która go zabije. Być może rękami drugiego człowieka, a najprędzej po prostu będzie kandydatem do nagrody Darwina. Który tak naprawdę, jeśli człowiek nie myśli, to staje się narzędziem w rękach ludzi, którzy myślą. I tutaj pojawia się ten problem ze sformalizowaną religią, którą Lavey postrzegał bez względu na odłam. Najbardziej krytykował chrześcijaństwo ze względu na wszechobecność chrześcijaństwa dookoła niego. No,
funkcjonował w kontekście, że tak powiem, kultury chrześcijańskiej, więc siłą rzeczy musiało im się oberwać najmocniej, bo byli najbliżej. Gdyby to się odbyło, że tak powiem, na Bliskim Wschodzie, pewnie obrywałoby się muzułmanom. Oj, zakładając oczywiście, że Lawej pożyłby na tyle długo, żeby móc cokolwiek powiedzieć, że tak powiem, głośniej. Bo w tamtej szerokości geograficznej jednak dość szybko się rozprawiają z odstępcami. Ja myślę, że przede wszystkim tutaj trzeba brać pod uwagę to, że Lawej chciał naprawdę coś zmienić, chciał być jakąś zmianą. To, czy ta zmiana mu wyszła, czy nie wyszła, jakby tutaj możemy dyskutować dość mocno. Ja myślę, że ta zmiana zupełnie nie miała sensu tak naprawdę. Natomiast to, co on proponuje, jest dość ciekawe. Z tego względu, że jednak społeczeństwo oparte na egoizmie, to jest to, o czym pisał również Stiller. Tylko, że Stillerowi chodziło o stworzenie kolektywu egoistów, jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, na pozór. Natomiast Lawej zatrzymał się na tym etapie stworzenia społeczeństwa złożonego z samych egoistów, ale już nie tworzyć z nich żadnego związku zawodowego czy czegoś w tym stylu, tylko niech każdy sam sobie żyje, niech każdy sam, posługując się swoimi narzędziami, czyli przede wszystkim rozumem i zmysłami, stara się powiększać swoje zasoby szczęścia, czy swoje szanse na doświadczanie szczęścia, a wtedy wszystko będzie dobrze. Podobną rzecz mówił też Bertrand Russell, że gdyby świat był stworzony z egoistów, to w zasadzie mielibyśmy tutaj raj. Gdyby każdy poświęcał się tak bardzo, jak czasami niektórzy ludzie poświęcają się po to, żeby krzywdzić innych, poświęcali się temu, żeby im samym było lepiej, to mielibyśmy tutaj naprawdę całkiem niezłe życie. Gdyby każda jednostka, każda, bez względu na podziały religijne, etniczne, kulturowe i tak dalej, skupiła się wyłącznie na osiąganiu swojego indywidualnego szczęścia, to myślę, że mielibyśmy całkiem niezłe społeczeństwo. Oczywiście tutaj myślę, że Russell pominął jeden ważny element, jakim jest możliwość wejścia sobie w paradę. Że niekiedy, jeżeli jedna jednostka będzie chciała szczęścia i druga będzie chciała szczęścia, mogą być na kursie kolizyjnym. Russell tutaj zupełnie nie podaje żadnego rozwiązania takich sytuacji, jakby zupełnie ich nie było. I myślę, że satanizm mimo wszystko jest ciekawą alternatywą. Ja nie zamierzam tutaj dokonywać wartościowania, czy chrześcijaństwo jest gorszą opcją, czy lepszą opcją. Czy lepszą opcją jest satanizm, czy nie wiem, islam, czy cokolwiek innego. Jest po prostu inną opcją. Jedną, że tak powiem, z wielu. Sam w ogóle powód wybrania szatana na, że tak powiem, ojca duchowego, tak to nazwijmy, też nie był przypadkowy, ponieważ po pierwsze, szatan pełni dość ważną rolę w kręgu kultury chrześcijańskiej, jako ten zły i tak dalej, kojarzony z grzechem, grzechem, że tak powiem, tą mroczną stroną. To jest to, o czym pisał też poniekąd Nietzsche. To jest ta właśnie dionizyjskość. To jest ta nasza zwierzęca strona. Mroczna. I w pewien sposób religie monoteistyczne, wielkie religie monoteistyczne, próbują tą naszą zwierzęcą stronę zepchnąć jak najdalej od świadomości. Poddać ją absolutnie kontroli, poddać ją pewnym rytuałom tak naprawdę, bez próby zrozumienia tej naszej mrocznej strony, tylko po prostu zepchnąć, zamknąć w piwnicy, nie myśleć, nie zastanawiać się nad tym. Lawej proponuje zamiast tego, takiego prześladowania jakby nawet naszej mrocznej strony, proponuje wyciągnięcie jej na wierzch i oswojenie jej, zrozumienie, z czego to wynika. Bo według niego tylko i wyłącznie człowiek, który zna swoją dobrą i złą stronę, jest w stanie podejmować racjonalne decyzje. Ja myślę, że coś w tym może być. To jest jakby pod dyskusję temat. Natomiast ja myślę, że jeśli chodzi o ten element, jest to dużo bardziej racjonalne niż spychanie wszystkich naszych jakichś takich ciemnych spraw na drugi plan. Bo w którymś momencie problem zostawiony sam sobie zaczyna narastać. Zaczyna się pojawiać gniew, frustracja i tak dalej. Gdzieś to będzie musiało znaleźć ujście. I jeżeli nie będziemy tego kontrolować, tak naprawdę, w pełni kontrolować, tylko będziemy to spychać, zamykać, musimy liczyć się z tym, że jak ta tama puści, to dotychczas spokojny, fajny, ciepły człowiek
nagle okaże się, że jest psychopatą, który gdzieś tam po lasach grasuje i zabija, nie wiem, na przykład prostytutki. Historia zna parę takich przypadków, gdzie właśnie takie tłumienie tego gniewu, tych wszystkich negatywnych emocji doprowadzało do eskalacji agresji. I już ta agresja była ekstrapolowana na świat zewnętrzny. Bo dopóki ktoś tam krzywdzi sam siebie, to według mnie, okej, no, jeżeli chce, ma takie prawo. Ja nikomu tam tego zabraniać nie zamierzam. Natomiast jeśli ktoś biega po ulicach i stanowi zagrożenie dla innych ludzi, to według mnie jest to problem, nad którym warto by się pochylić. Chociażby z tego względu, że jest to w naszym własnym, dobrze pojętym, egoistycznym interesie. Żeby któregoś dnia nie spotkać psychola na ulicy. I jedyne, co tak naprawdę możemy zrobić, to doprowadzić do sytuacji, w której taki psychol, przyszły powiedzmy psychol, ma dobry materiał na takiego, że tak powiem, niebezpiecznego człowieka, będzie miał możliwość wyrzucenia z siebie tego wszystkiego, co go tam drażni, w kontrolowanych warunkach, w kontrolowany sposób. I Lawej tutaj proponuje zbudowanie sobie czegoś, co on nazywa komorą intelektualnej dekompresji. Czyli to ma być takie miejsce, w którym człowiek wywala z siebie te wszystkie negatywne emocje, albo pozytywne. Generalnie wszystkie skrajne emocje, które gdzieś tam nami targają, mają zostać w tym właśnie miejscu wyrzucone, bo w momencie, kiedy człowiek wychodzi do ludzi, on ma być oazą spokoju, on ma być stabilny, on ma nie poddawać się gwałtownym emocjom, żeby po pierwsze nie stanowić zagrożenia dla innych ludzi, a po drugie, żeby nie stanowić zagrożenia dla samego siebie. Bo w momencie, kiedy na przykład człowiek będzie agresywny w miejscu publicznym, musi się liczyć z tym, że ktoś będzie chciał go spacyfikować. Czy to będzie policja, czy po prostu jakiś, nie wiem, narwany obywatel dokona, że tak powiem, obywatelskiego zatrzymania i niekoniecznie będzie to pokojowy i grzeczny sposób, tylko po prostu przy użyciu siły i niekoniecznie, że tak powiem, współmiernej do tego, co się naprawdę dzieje. Czasami ludzie, no szczególnie na przykład pod wpływem alkoholu, reagują trochę, że tak powiem, na wyrost. No to jest jakby normalne. Dlatego Lawej proponuje coś takiego, że w momencie, kiedy ludzie spotykają się na gruncie neutralnym, nie mają prawa się zaczepiać. Jeżeli ktoś człowieka zaczepia, satanistę zaczepia, to Lawej tutaj pisze bardzo jasno w tych 11 zasadach Ziemi. Poprosić, żeby przestał. Jeżeli ten człowiek nie przestanie, wtedy mamy prawo nawet go zniszczyć. Mamy prawo zareagować tak, jak uważamy, że jesteśmy zagrożeni. Czyli na przykład, jeżeli uważamy, że, nie wiem, po prostu odepchnięcie przeciwnika wystarczy, to powinniśmy to zrobić. Natomiast jeżeli uważamy, że, nie wiem, zastrzelenie i wdeptanie w chodnik przeciwnika jest jedynym rozwiązaniem, również mamy prawo to zrobić. I tutaj cały czas wracamy do tego myślenia o konsekwencjach. Myślenia o tym, co się robi. Nie można, że tak powiem, jak ci niesławni kinder sataniści, którzy mordują zwierzątka, dzieci, dziewice i tak dalej, biegać po ulicach i wprowadzać po prostu zamęt. Zamęt jest fajny, tak jak improwizacja. To jest dobre, o ile jest świetnie przemyślane. Nie ma czegoś takiego jak dobra, nieprzemyślana improwizacja. To, powiem szczerze, to jest jak zginąć od uderzenia meteoru w drodze do kolektury lotto. Takie prawdopodobieństwo mniej więcej jest na to. Ktoś to gdzieś kiedyś policzył, jakiś matematyk rosyjski. W każdym razie ja myślę, że jest to całkiem rozsądna opcja, żeby kierować się egoizmem, a nie czymś, co Lawej nazywa stadnym konformizmem. Bo dopiero w momencie, kiedy znamy sami siebie, mamy możliwość poznawać rzeczywistość do pewnego stopnia. A to tutaj we współczesnym świecie jest trochę odwrotnie. Spycha się w dużej mierze wszystko to, co złe w człowieku. Oczywiście złe z różnych punktów widzenia. Natomiast nie poświęca się temu zbytniej uwagi. Gdzieś, powiedzmy, psychologia, psychiatria powoli idzie w tym kierunku. Natomiast z takiego filozoficznego punktu widzenia myślę, że jednak zdecydowana większość filozofów nie poświęcała tej właśnie stronie ludzkiej egzystencji należytej uwagi. Że jednak było to traktowane, jeśli w ogóle był temat podejmowany, to był traktowany bardzo po macoszemu i gdzieś tam w tle już przebijała jakaś z góry założona teza.
Natomiast ja myślę, że przede wszystkim doprowadzenie do sytuacji, w której znam siebie, wiem, do czego jestem zdolny, czyli jakby to, co powiedział Lawej, że każdy z nas ma potencjał do stania się mordercą. W sytuacji granicznej, kiedy ktoś nas atakuje, my nie myślimy. My po prostu zabijamy drugą istotę, bo wydaje się to najbardziej racjonalną reakcją, że tak powiem. Bo w momencie, kiedy człowiek miałby przemyśleć w momencie ataku, czy mnie się opłaca go zabić, czy nie, w wielu przypadkach nie miałby szans na przetrwanie. Więc dlatego matka natura, oczywiście w cudzysłowie matka natura, traktowane, że tak powiem, jako zwrot językowy, wyposażyła nas w reakcji instynktownej. To jest to, o czym Lawej pisał. Ta nasza zwierzęca strona. Znaczy ja już trochę w zasadzie mogę powoli lądować. I to ląduj, jeszcze 5 minut i ląduj. Przechodząc jakby do takiego sedna, które chciałbym poddać pod dyskusję, to jest właśnie etyka, którą proponuje Lawej. Skrajnie egoistyczna, nastawiona na osiąganie własnych korzyści, przy założeniu, bardzo ważne, drugi człowiek nie może być narzędziem. Nie mamy prawa własności do drugiego człowieka, nie mamy prawa wykorzystywać drugiego człowieka do osiągania celu. Oczywiście jest to skrajnie utopijne tak naprawdę, bo nawet myślę, że jest to spora część wspólna z chrześcijaństwem tutaj widoczna, że człowiek nie może być narzędziem, ma być celem. Tylko, że celem dla Lawej'a to jestem ja. Nie tu Mikołaj, nie Michał, nie Damian, nie dziewczyny, ja. Natomiast jeśli moje ja ma być zaspokajane poprzez innych ludzi, to już jest nie w porządku, bo wtedy ja im wchodzę w paradę. Naruszam ich wolność, która dla Lawej'a jest niemalże sakramentem. Celebrowanie tej wolności. Myślę, że na tym mógłbym skończyć. Dobrze. I zanim mówię się zaczęło oklaski, już Adam podniósł rękę. Myślę, że wszyscy chcemy. Proszę bardzo, Adam, jakieś pytania. Dobra, ja mam takie właśnie trzy punkty, jakbyś się mógł do tego odnieść. Jasne. Pierwszy, to mówiłeś, że satanizm jest alternatywą, tak? To, że jakby o to chodzi w całym temacie, ale sam przyznałeś, że nie może, satanizm jest czymś niezależnym, jest uzależniony od istnienia chrześcijaństwa, takich pojęć jak szatan chociażby, a alternatywę ja rozumiem raczej jako coś, co mogę sobie wybrać spośród wielu opcji i istnieje w sposób pozytywnie niezależny. No w tym momencie sam przyznaję, że tak nie jest, więc nie jest alternatywą, tylko opozycją. Możesz się do tego odnieść, ale jeszcze przeczytam. Dobra. Tylko, znaczy, to poczekaj, może żeby tak, że ja się odniosę do tego. Jak tak ci wygodniej. Tak. Myślę, że wiesz, to na zasadzie odbijania piłeczki to będzie jednak bardziej przejrzyste tak naprawdę. I ja myślę, że to jest słuszna uwaga, z tym, że tak jak powiedziałem, funkcjonujemy w pewnym jakby kontekście kulturowym. Dla nas, jakby dla całej tej kultury zachodniej, tym kontekstem kulturowym jest chrześcijaństwo. Tak, ale nie jest pozytywną satanizm propozycją, niezależną znaczy, od chrześcijaństwa, wiesz, prawda? Znaczy, chrześcijaństwo na drugą sprawę w pewien sposób też nie jest niezależne od szatana jako takiego. Szatan pełni tam dość ważną rolę. Tak, ale nie od satana, ale mówię o szatanie, nie satanizmu. Tak, natomiast słuchaj, nie było. Satanizm jest czymś, ale to tak, może inaczej, wytłumaczę ci to na przykładzie filozofii Fryderyka Nietzschego. Wszystko to będzie prostą odpowiedź. Myślę, że może istnieć niezależnie satanizm od chrześcijaństwa? Ja myślę, że nie może. Przede wszystkim nie może, tak samo jak filozofia niczego, nie może istnieć bez chrześcijaństwa. Dobra, ale tamte są kolejne pytania są ważniejsze. Dobra. Później mówisz, że człowiek jest właśnie tylko zwierzęciem i pytasz, że musimy znać swoją tożsamość, kim jesteśmy, ale przecież to, kim jesteśmy, o tym świadczą pewne cechy szczególne, które odróżniają nas od innych, na przykład od psów, kotów i tak dalej. Jesteśmy ludźmi, dlatego że nie jesteśmy nimi i musimy się przyjrzeć tym cechom indywidualnym, które nas wyróżniają, a wyróżnia nas na przykład to, że zwierzęta nie potrafią w taki sposób, w ogóle nie czczą Boga. To znaczy nie mają takich pojęć, nie mają języka, nie mają rozumu. I tu dobrze powiedzieć o rozumie, prawda? Ale Arystoteles jeszcze mówi co innego. Mówi, że rozumne życie to takie, które posiada cel. Jak coś nie ma celu, to jest nierozumne. Prawda? Potem poznajemy życie rozumne od nierozumnego, bo zmysłowe to idziemy za popędami, a będzie, kiedy mamy jakiś cel,
Więc pytanie tutaj w tym momencie by było, jaki jest cel życia z perspektywy satanizmu, czyli po co żyje satanista, jakie są, jak wyróżnia człowieka spośród innych istnień, ale nawiążę do tego jeszcze od razu takim jedną rzeczą, bo mówisz właśnie o drugim policzku, że to tak nie bardzo jakoś mu to podchodziło, ale przywołałeś inną zasadę, czyli jeszcze odpowiedzenie większym jakimś tam atakiem niż... Tak, Lawej tam ewidentnie uznawał, właśnie, że czyli należy oddać czasu, tak, żeby już tak, ale zniwelować szansę, że ci ktoś odda tobie. Mówię o Starym Testamencie, to jest nawet czasy przed Hammurabim, bo pierwsza sprawiedliwość, jak pierwsze zasady sprawiedliwości, no to widzimy właśnie u Hammurabiego, który mówi oko za oko, ząb za ząb. To znaczy, tak jak wcześniej było, że ktoś komuś wytłukł oko, a ten mu wymordował całą wioskę, to Hammurabi mówi nie, to była chwała za oko. A Lawej powiedziałby też ząb. Nie, ale jakbyś mu wymordował rodzinę, możemy już, że tak powiem, negocjować, czy to było okej, czy nie. Osób tylko, że dokończę, bo to jest takie rozwleczone, bo od razu z tą sprawiedliwością, no to też jest kwestia właśnie dobra czy zła i mówisz to o etyce egoistycznej, ale egoizm, ale za chwilę mówisz, że tak, egoizm jest najwyższym kryterium, ale potem jednak wolność innych jest wyższa od egoizmu mojego. Czyli ja nie mam się kierować tylko swoim egoizmem, ale zważać na wolność innych. No to mój egoizm nie jest już wtedy najważniejszy. I do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy, jak no jest niby tam to, co dobre, to, co złe, każdy wie sam, jeżeli kieruje się egoizmem, ale no nikt nie może być sędzią we własnej sprawie, czyli właściwie to się sprowadza do żadnych zasad, bo co ja uważam za słuszne, to jest słuszne i z jakiej racji teraz taki Lawej chce mi mówić o jakiejś etyce, że to jest zgodne z tą etyką, a to nie jest zgodne. Albo ja się kieruję swoim egoizmem, albo on mi mówi, co jest dobre, a co złe, prawda? Ja, on jako ten twórca satanizmu, który już wprowadza pewną obiektywizację tej etyki. Ona już nie jest subiektywna, tylko nagle się, zresztą sam użyłeś takiego stwierdzenia, aż sobie to zapisałem, nakazy satanistyczne. Ja wiem, że to może jakiś tam lapsus, ale jednak mimo wszystko. No i kwestia jeszcze jedna, to znaczy prawo stanowione. Przecież ono właśnie na tym polega, że moje prawo jako obywatela, to żeby innego, to jest obowiązkiem respektowania tego prawa przez każdego innego. Czyli każdy z was musi na przykład zrzec tego, żeby, nie wiem, może kolega tu miałby ochotę mnie kopem. ale właśnie te zasady wspólne, które jemu zapewniają też pewne prawa, sprawiają, że on musi też respektować te prawa u mnie. To jest właśnie nie egoizm stoi wyżej, tylko wyżej stoi pewne prawo, które przekracza jego egoizm i każą ten egoizm tłamsić w jakiś sposób, bo może by chciał mnie kopem. To jest właśnie to odwołanie do Hobbesa, o którym mówiłem. Musieliśmy ustalić zdanie, jakieś zasady, żeby się nie wybić. Dokładnie. I ostatnie zdanie, że chrześcijaństwo nie spycha wcale tych rzeczy, jakichś, o których mówisz, zmysłowych, nawet innych pragnień, tylko je porządkuje, to znaczy poddaje władzy czego? Właśnie rozumu. Bo jeżeli chcemy poddawać cokolwiek władzy rozumu, musimy uznać, że rozum stoi wyżej niż moje instynkty, moje popędy. I że ten rozum ma charakter obiektywny, dlatego że dotyczy wszystkich, uniwersalnie, a nie tylko mnie. I jedna rzecz Adam tutaj właśnie. To już tyle ode mnie. Że tak powiem. Dziękuję. O tym, że dzięki ci bardzo. Jeśli chodzi o ten dysonans między rozumem a instynktem, to Lawej rezygnuje zupełnie z tego zachodniego, że tak powiem, zestawienia, że masz rozum na górze, i dopiero pod rozumem stoi instynkt. Dla niego one stoją równorzędnie w tym samym miejscu. To są po prostu dwa, jakby dwie strony tej samej monety. Ale wchodzą w konflikt często. Owszem, wchodzą w konflikt. Przykład. I właśnie wtedy, w momencie, kiedy masz konflikt, bo jesteś gruby. No a ręka gdzieś ci sięga, bo jednak zmysł. Dokładnie, ale słuchaj, Lawej w takiej sytuacji mówi bardzo prosto. Kiedy to, czego pragniesz, wchodzi w paradę z rozumem, czyli na przykład chcesz uprawiać seks z jakąś dziewczyną, ale ona nie ma na to ochoty, no masz do wyboru wziąć ją siłą, tak? To wtedy ci rozum podpowiada, no okej, ale po pierwsze, ona się może bronić, może zrobić mi krzywdę. Po drugie, jak mnie złapią, to pójdę siedzieć. I wtedy, to jest właśnie to, o czym mówiłem, masz myśleć o konsekwencjach. Masz myśleć o konsekwencjach, że generalnie podejmowanie pewnych aktywności, tak jak u Epikura, po prostu ci się nie opłaca. Ale nie zawsze tak jest, że mi się nie opłaca i tego nie robię. Nie robię tego, bo właśnie też zależy mi na dobro drugiej osoby na przykład. Znaczy, u Lawaya nie ma czegoś takiego jak dobro drugiej osoby, tak samo jak nie ma tego u Ayn Rand. To czemu chce mi narzucać jakąś etykę satanistyczną? Znaczy, on ci nie chce tego narzucać, Lawaj twierdzi, że nie ma możliwości, żeby zmusić kogoś do satanizmu. Satanistą po prostu albo jesteś, albo nie jesteś. Nie ma tej drogi, tak jak na przykład w chrześcijaństwie, że musisz jakby chcieć
przyjąć tego Boga do swojego serca i tak dalej. Natomiast tutaj nie, on mówi prosto, albo jesteś, albo nie. Tam nie ma tej drogi dochodzenia do satanizmu, czyli poznawania, że tak powiem, jakiejś tam tej rzeczywistości. Albo masz predyspozycję, że na przykład zapoznaniu się z Biblią szatana, bum, uświadomisz sobie, cholera, ja przez całe życie żyłem jako satanista i nawet o tym nie wiedziałem. Czy wierzysz komuś? Albo jakieś uniwersalne w zasadzie, jednak są. Znaczy, wiesz co, panowie, tutaj, co z tym celem? Bo to jest dla mnie ważniejsze. Rozumne życie, jaki cel ma satanista w życiu? Po co żyje? Cel jest jeden, żeby było przyjemnie. To jest hedonizm Arystypa z Syreny. Panowie, muszę wam się tutaj tak troszeczkę wtrącić. Tak żeby jeszcze, bo już mam teraz małą kolejkę tutaj po ludziach. Przejdziemy dalej. Stanisław bardzo się tutaj zgłaszał, wyrywał. Proszę, wyrywałem się, proszę kolegów, proszę filozofów, bo mam ciągły problem. Czas jak istnieje, ja jak istnieje i kiedy zacząłem myśleć o chrześcijaństwie, poważnie to mam taki straszliwy problem, bo jest teraz ostatnio w chrześcijaństwie, no śpiewa się taką, zaśpiewa może. Więc słuchaj duszo ma, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje cię. Więc słuchaj duszo ma, Bóg jest miłością, Bóg jest miłością. Religia chrześcijańska miała być religią miłości, tak? Szybko, nie będę się rozwodził. Miała być religią miłości w założeniu Jezusa. Jak się ogólnie poczyta tam niektóre takie, no to tam może cały oddech policzek i tak dalej, takie różne wersy, żeby się bronić. Ale nie. Była religią, miała być religią miłości. A przez 1500 lat prawie rządzi tą religią satanizm. Czy się zgadzasz z tym, jak masz Mateusz, tak? Mateuszu, że przez 1500 lat może ogromnych cierpień, jakie ludzkość w imieniu Boga dokonała, to jest po prostu do ówczesnej populacji ludności jest po prostu porażające. Ja myślę, że już kończę. Ja myślę, że jakiś papież powinien wykląć te pewne okresy dziejów chrześcijaństwa i sprowadzić to na właściwe tory zgodnie z treścią, którą zaśpiewałem. Jak uważasz, czy to można określić rodzajem satanizmu? Zdecydowanie nie. Nie? Nie. A to już by było przecież. Ja gdyby to nie było nagrywane, gdyby to nie było w ramach koła, to ja mam znam takie bardzo ładne słowo, które określa tego rodzaju działania, ale nie użyję go z powyżej wymienionych powodów. Natomiast myślę, że przede wszystkim Bóg to jest cudowne narzędzie dla wszelkiej maści cwaniaków, którzy chcą coś ugrać albo coś usprawiedliwić. Bóg jest odpowiedzią na wszystko, ja się z tym zgadzam, absolutnie. Satan też. Pomijając jakby kwestię istnienia Boga, czy jego nieistnienia, nie jest. Szatan, broń Boże, nie jest odpowiedzią na cokolwiek. Bóg jest najlepszą odpowiedzią, jeśli chodzi o wytłumaczenie i usprawiedliwienie wszystkiego. I tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy ten Bóg jest, czy on jest dobry, czy on jest zły. Ważne, że Bóg stał się narzędziem. Ale mówiliśmy o satanizmie. No, czyli jest założenie u ciebie, że skoro jest satanizm, więc jest Bóg. Nie. Chyba. W przypadku Laveya nie ma istnienia Boga i szatana. Nie czytałem żadnej pozycji. Przepraszam, tak mówię swoimi słowami. Znaczy, tam szatan bierze się tylko i wyłącznie, że tak powiem, z raju utraconego Miltona tak naprawdę. Sama charakterystyka szatana. Dokładnie, to jest symbol. Fajna figura retoryczna, która ma jakieś tam znaczenie, jakiś kontekst. I nic poza tym. Tam nikt nie traktuje szatana serio. Dla nich, jeżeli ktoś traktuje szatana serio, to tak naprawdę zamienił sobie jednego Boga na drugiego, czyli tak naprawdę nie zmienił nic. Po prostu jak cała masa tak zwanych kinder satanistów potrzebuje usprawiedliwienia dlatego, żeby siać zamęt i czynić, że tak powiem, przestępstwa. Ten satanizm lawajański ma pewne założenia, co jest złe i to
złe jest głupot, prawda? Między innymi. No dobra, jest sobie to przykazanie, że jak cię ktoś zaczepi, no to spytaj dlaczego. Nie, to, tam, jest, tam nie ma pytania o przyczynę, tylko żeby przestać. Przypomnij mi tak, no żeby przestał, nie? Ale... A jak ktoś nie przestanie, no to... Posłuchaj, no to nie lepiej by było sobie po prostu olać tego kogoś i iść dalej, skoro to idiota, to jest głupo. Po to mi zareagowali na to. Znaczy, ale sobie tutaj to opisuję bardzo konkretną sytuację, kiedy ktoś nie daje ci możliwości wycofania się z tej sytuacji. Że stajesz po prostu... W takim kontekście, w takiej sytuacji, że nie masz możliwości ucieczki. No to teraz rozumiem, ale czy w tych ich przykazaniach jest to napisane? Nie wprost, natomiast no, można, że tak powiem, przerabiając całość kontekstu, dojść do tego, że jeżeli masz możliwość wycofać się z konfrontacji, a nie czujesz się na tyle mocna, że wiesz, że wygrasz w razie konfrontacji, to powinnaś dążyć do tego, żeby albo się wycofać z konfrontacji, czyli albo ucieczka, albo jak nie możesz, no to poprosić, żeby ktoś przestał. Dopiero kiedy drugi człowiek nie daje ci szansy ani na wycofanie się, ani na załagodzenie sytuacji, to masz prawo wbić mu kozik pod żebra i zostawić krwawiące ścierwo na ulicy. Czyli rozumiem, że właśnie to przykazanie właśnie... Michał, proszę tam. Tak spokojnie. Lawej, tak jakby określa według siebie naturę człowieka, czyli jeśli się nie mylę, według Laweja naturą człowieka jest to, co w środku niego i on powinien poprzez to, co w środku człowieka, on powinien to realizować według Laweja. Można to tak, że tak powiem, do tego poziomu uprościć, natomiast sprawa jest trochę bardziej pokomplikowana, bo u Laweja, tak jak mówiłem, na równym poziomie stoi instynkt i rozum. On nie ma tego dysonansu między jednym a drugim. Jedno i drugie stanowi narzędzie do osiągania przyjemności, korzyści, satysfakcji i tak dalej. Więc generalnie jakby samo ślepe uleganie instynktowi, czyli na przykład, jeżeli ktoś ma, nie wiem, rozbuchane libido, no to będzie biegał po ulicy i usiłował, prawda, kopulować ze wszystkim, co się rusza i choć trochę mu się podoba, bez względu na to, czy ta druga strona w ogóle ma takie życzenie, czy nie. I dla Laweja to jest przejaw skrajnej głupoty. Ale mam rozumieć, że... Z kolei... Właśnie, przepraszam, że ci przerwę, tak? Bo chodzi mi o to... Czy oni stawiają właśnie na tą użyteczność w życiu, żeby... Nie do końca użyteczność. Bardziej ja myślę, że to idzie w kierunku Epikura z odchyleniem do Arystypa z Cyreny, jeśli chodzi o kwestie seksualności. Natomiast jeśli chodzi o przyjemności niezwiązane z seksem, to jest to zdecydowanie model epikurejski, czyli przyjemności pozytywne i negatywne. Czy mnie się to opłaca, czy mnie się to nie opłaca. Czy ta przyjemność, ta chwila przyjemności nie przyniesie mi w przyszłości jakiejś tam negatywnej konsekwencji. Bo jeżeli przyniesie, to mnie się to po prostu nie opłaca, więc idę tam, gdzie mam tylko i wyłącznie, że tak powiem, zysk. A czy przyjemność jest szczęściem? Z tego punktu widzenia jak najbardziej. I to jest osiąganie w ogóle przyjemności, czyli szczęścia, jako takiego jest jedynym, że tak powiem, celem ludzkiego życia. Bo nie ma żadnego życia po życiu, jest tylko od do i w twoim własnym, dobrze pojętym interesie jest te od do przeżyć w taki sposób, żeby zdecydowanie wyżej była wartość twojego szczęścia niż nieszczęścia. Czyli wracamy do Epikura. Nic nie sprawia przyjemności. W zasadzie Lawej nie przyjmuje tutaj takich przypadków. Wtedy faktycznie życie nie ma sensu i zgodnie z tym, co na przykład zalecali, co niektórzy ze szkoły Arystypa z Cyreny, w momencie, kiedy życie przestanie ci sprawiać frajdę, powinnaś się zabić. Kiedy już żaden bodziec nie wywołuje w tobie pozytywnej reakcji, to jest moment, kiedy ty tak naprawdę jesteś trupem, tylko jeszcze ja o tym nie wiesz. Ja to sobie teraz pomyślałam, czy Lawejowi chodziło o konkretne przyjemności. Co można nazwać według niego przyjemnością? Wiesz co... Jeśli chodzi o niego, to tak naprawdę, jak mówiłem już w pewnym momencie, że niczego nie możemy być absolutnie pewni, poza tam kilkoma informacjami. Poza tym, że satanizm jest dobry. Nie, dla niego dobry. Ja na przykład nie twierdzę, że jest dobry. Ja tylko twierdzę, że jest taką samą opcją, jak cała masa, że tak powiem, innych. A jesteś tego pewien? Tego tak, że jest taką samą opcją. Nie wycinaj się w kolejkę. Natomiast nie twierdzę tutaj, że czy satanizm, czy chrześcijaństwo, czy islam mają pewien prymat nad resztą.
Dla mnie to wszystko stoi, że tak powiem, w jednym rzędzie i niech sobie tam jak z wystawy sklepowej każdy wybierze, co mu tam żywnie się podoba. Dobra. Przejdziemy dalej. Tutaj Tomasz się zgłaszał. Aż się boję. Ja chciałem się zapytać, bo według Lavey, nie wiem, ja tak rozumiem, wyśmiewał satanistów, którzy wierzyli w szatana, że go tak, tak wyobrażali. Dla nich to była banda idiotów po prostu. Czyli on po prostu nie wierzył w nich, tylko wymyślił sobie prawa. Znaczy, wiesz, on nawet nie wymyślił sobie tych praw, tylko te prawa to jest, że tak powiem, zlepek różnych myśli, różnych filozofów na długo przed nim tak naprawdę. Sam koncept jest jakby stary jak świat. Natomiast to, że w ogóle to zostało nazwane satanizmem, to była tylko i wyłącznie chęć wywołania szoku. Marketing. Dokładnie, marketing. I okazało się, że cholernie skuteczny, bo 50 lat już sobie to funkcjonuje. Co prawda, tak naprawdę patrząc na to, co Kościół Szatana reprezentuje jako organizacja sobą dzisiaj, to w zasadzie myślę, że po śmierci ojca założyciela w 96 to wszystko szlak trafił tak naprawdę, bo to jest banda dekadentów, którzy nie mają już nic wspólnego z pierwotną ideą, jaką było, tak można zakładać, praca nad sobą, poznanie siebie. Czyli jakby tutaj mamy proces poznania skierowany nie do zewnątrz, tylko do wewnątrz. Ale wszystko ewoluuje. Jeszcze raz. Ewoluuje, to się tak mówi? Bo wszystko się zmienia. Znaczy, to, w tym przypadku myślę, że nie możemy mówić o ewolucji Kościoła Szatana jako takiego, tylko o degeneracji. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.